obrazy, z którymi pracujemy w programie Photoshop Elements, są obrazami cyfrowymi, co oznacza, że specyficzna jest ich konstrukcja. Obrazy cyfrowe składają się z tak zwanych pikseli. Gdy wykonamy duże zbliżenie na obraz widziany w oknie dokumentu, czyli gdy powiększymy jego widok, jeżeli wykonamy to odpowiednią ilość razy, naciskając na przykład skrót Ctrl Plus, będziemy w stanie dostrzec tę konstrukcję. Jak widać, piksele to maleńkie, kwadratowe punkty o określonym zabarwieniu i to, że przy normalnej, standardowej skali podglądu widzimy na zdjęciu określone obiekty, które rozpoznajemy jako obiekty występujące w świecie rzeczywistym, wynika tylko i wyłącznie stąd, że obrazek, na który patrzymy, zbudowany jest z odpowiednio dużej liczby pikseli, a każde z tych pikseli ma zabarwienie, jest zabarwione odpowiednim kolorem i również poszczególne piksele tworzą odpowiednie zgrupowania. Jest to swego rodzaju mozaika, która oglądana z normalnej odległości zlewa się w jedną całość. Z im większej liczby pikseli obrazek się składa, tym większe mamy szanse ukazać na nim, czy dostrzec na nim różne drobne detale. Możemy też powiedzieć o tym w ten sposób, że z im większej liczby pikseli obrazek jest zbudowany, tym drobniejsze detale można na nim pokazać oraz wyróżnić. Jest to jeden z podstawowych parametrów określających wielkość oraz dokładność obrazka. Aby przyjrzeć się tym parametrom z bliska, wybierzmy polecenie obraz, zmień rozmiar, rozmiar obrazu. Korzystając z tego okienka, możemy zarówno poznać, jakie są aktualne wymiary tego obrazka, jak również przygotować bądź sprawdzić wymiary, które ten obrazek osiągnie ewentualnie na papierze, jeżeli zdecydujemy się na jego wydruk. Tak zwane fizyczne wymiary obrazu przedstawione są w górnej części tego okna. Są to wymiary w pikselach, ponieważ jednostką miary wielkości obrazu wyświetlanego na ekranie monitora są właśnie piksele, czyli te punkty, które przed momentem oglądaliśmy, patrząc na nasz obrazek w powiększeniu. Ten konkretny obraz, który w tej chwili widzimy na ekranie, mierzy sobie 1024 piksele na szerokość oraz 768 pikseli na wysokość. Co wynika z tej wielkości? To jest przede wszystkim pewna pula pikseli, którą mamy do dyspozycji, pracując z tym obrazem, czy po prostu patrząc na niego. Jakakolwiek zawartość tego obrazu może być konstruowana wyłącznie przy użyciu tej liczby pikseli. Jeżeli przemnożymy przez siebie te dwie wartości, szerokość razy wysokość, oczywiście otrzymamy sumaryczną liczbę pikseli, z których budowany jest niniejszy obraz. Tak jak wspomniano wcześniej, większa liczba pikseli pozwala nam dostrzec drobniejsze detale na tym obrazie. Oczywiście większa liczba pikseli oznacza również większe fizyczne wymiary tego obrazka. Pamiętać jednak należy, że wielkość pojedynczego piksela jest względna. Może zależeć od ustawień monitora, może również zależeć od ustawienia skali podglądu, czyli tego powiększenia czy pomniejszenia obrazu, które uzyskujemy za pomocą skrótów klawiszowych, chociażby Ctrl Plus, Ctrl Minus. Traktujmy więc te wymiary w pikselach jako po prostu pewną pulę tego surowca do budowania obrazka. Jeżeli pracujemy przede wszystkim pod kątem wykorzystania obrazów w dokumentach ekranowych, czyli na przykład prezentacjach ekranowych, bądź jakiegokolwiek innego typu dokumentach, które są wyświetlane, prezentowane wyłącznie na ekranie monitora, to wielkości osiągane przez obrazy nie muszą być specjalnie duże. Maksymalny rozmiar obrazka, jaki może nam być potrzebny w takiej sytuacji, może nawet nie przekraczać maksymalnej rozdzielczości monitora. Jeżeli chodzi o wykorzystanie obrazu w prezentacjach, to taka wielkość, jaką osiąga ten przykładowy obrazek, czyli 1024 piksele na 768 pikseli, wydaje się być odpowiednia do tego, żeby pokazać ten obrazek w całości na pojedynczym slajdzie.
Projektując prezentację ekranową oraz wielkości obrazów wykorzystywanych w takiej prezentacji, należy oczywiście brać pod uwagę możliwości rzutnika, który będzie używany do wyświetlania tejże prezentacji. Często jest tak, że rozdzielczości oferowane przez rzutniki, projektory są wyraźnie niższe niż te, które możemy uzyskać na ekranie monitora. Stąd też docelowe wymiary prezentacji nie są zbyt duże. Skoro wymiar pojedynczego slajdu nie jest duży, no to również wymiary obrazka, który na tym slajdzie może być umieszczony, no nie muszą być duże. W porządku. Zatem wymiary w pikselach odnoszą się do fizycznej, tak to nazwijmy, wielkości obrazu, czyli z ilu pikseli ten obrazek się składa. Środkowa część okna, nazwana tutaj rozmiar dokumentu, pozwala nam zorientować się, jakie wymiary ten obrazek przyjmie na papierze. Tutaj też jednak nie wszystko jest oczywiste. Powiedzieliśmy wcześniej, że wielkość piksela może być zmienna. Dlatego też projektując czy definiując format wydruku, musimy zadecydować o tym, jak duży będzie pojedynczy piksel, ponieważ to z kolei przełoży się na format wydruku. Pulę pikseli mamy niezmienną, w tym przypadku 1024x768. Z informacji, które w tej chwili możemy wyczytać w środkowej części okna rozmiar obrazu, wynika, że ten obrazek, gdybyśmy go w tej chwili zechcieli wydrukować, to objawi nam się na papierze w formacie około 27x20 cm. Z czego wynikają te wartości? Z parametru, z ustawień parametru o nazwie rozdzielczość. To właśnie ten parametr, rozdzielczość obrazu, decyduje o tym, jak duży jest piksel, lub inaczej mówiąc, jak wielkość obrazu w pikselach przekłada się na wielkość obrazu w centymetrach. Czyli jeszcze inaczej mówiąc, jak wielkość obrazu ekranowa przekłada się na wielkość obrazu wydrukowanego na papierze. W tej chwili rozdzielczość ustawiona jest na wartość 96 pikseli na cal. Taką mamy jednostkę. Co to oznacza? Oznacza to, że do uzyskania jednego cala wydruku na papierze zużywanych jest 96 pikseli z tej ogólnej, sumarycznej puli pikseli, z których ten obrazek się składa. A zatem, aby powstał fragment tego obrazu na papierze o długości jednego cala, to potrzebujemy zużyć w tym celu 96 pikseli. Czy ta liczba jest właściwa, czy też niewłaściwa, lub po prostu co ona oznacza? Wartość rozdzielczości w przypadku, gdy chcemy obrazy drukować, będzie się zawsze przekładała na dwa aspekty. Po pierwsze, na wielkość obrazu na wydruku oraz na jego jakość. Im wyższy ustawimy parametr, im wyższą ustawimy wartość rozdzielczości, tym lepszą jakość obrazek uzyska na papierze, ale jednocześnie będzie też mniejszy. Skąd o tym wiemy? No, wystarczy wpisać tutaj liczbę większą niż 96. Jeżeli wprowadzimy na przykład wartość 300, to zauważymy, że automatycznie zmniejszają się liczby wyrażające szerokość i wysokość tego obrazka po wydrukowaniu na papierze. Dlaczego tak się dzieje? Bo w tym momencie do stworzenia jednego cala obrazu na wydruku zużywamy już nie 96, ale aż 300 pikseli, a oczywiście pula pikseli dostępnych do stworzenia tego obrazu na wydruku jest przez cały czas taka sama. Przez cały czas mamy dokładnie 1024x768 pikseli. A zatem zła rzecz wynikająca ze zwiększania rozdzielczości obrazu jest taka, że zmniejsza nam się format wydruku. Dobrą rzeczą może być natomiast wzrost jakości tego obrazu, bo oczywiście ten punkt konstrukcyjny, ten element konstrukcyjny, jakim jest piksel, w tym momencie staje się mniejszy i obraz widziany jest precyzyjnie. Drobne szczegóły tego obrazu nie przypominają zgrupowania maleńkich kwadracików, tylko są przez nas postrzegane jako po prostu drobne elementy obrazu, drobne punkty na obrazie. Gdy zmniejszamy rozdzielczość
wstawiając wartość niższą, na przykład 120 pikseli na cal, oczywiście uzyskujemy odwrotność tych zjawisk, a zatem wzrasta nam wielkość obrazka na papierze po wydrukowaniu. Natomiast może to spowodować wrażenie obniżenia jakości, ponieważ obrazek, który wydrukujemy ze zbyt niską rozdzielczością, chcąc na przykład uzyskać odpowiednio duży format na papierze, może przyjąć taki wygląd, że będziemy dostrzegać te elementy konstrukcyjne, czyli będziemy dostrzegać na papierze to, że obrazek zbudowany jest z kwadratowych pól, czyli z tych pikseli, a nie z siatki maleńkich kropek tworzących mozaikę zlewającą się w jedną całość. W jaki sposób zatem należy dobierać te wartości rozdzielczości obrazka? Jeżeli planujemy drukowanie obrazu na urządzeniach biurkowych, czyli na drukarkach atramentowych bądź laserowych, a właściwie tylko do wydruku na tego typu urządzeniach przygotowany jest program Photoshop Elements, to powinniśmy rozdzielczość ustawiać na wartość z przedziału od 200 do 300 pikseli na cal. Wartość z przedziału od 200 do 300 pikseli na cal, przy czym bardzo często taką najbardziej optymalną wartością okazuje się 240 pikseli na cal. Nie jest to oczywiście żadna magiczna liczba, wymyślona nie wiadomo w jaki sposób. Przyjęto, że użyteczny zakres rozdzielczości obrazu, gdy jest on drukowany na urządzeniach biurkowych, to właśnie od 200 do 300 pikseli na cal, co wynika z przeprowadzonych testów. Ta wartość 200 pikseli na cal jest taką wartością minimalną, przy której nie jesteśmy w stanie dostrzec na wydruku, że obraz składa się z tych kwadratowych punktów. Natomiast wartość 300 to oczywiście górna część zakresu, powyżej której nie warto wychodzić, ponieważ różnicy w jakości już nie dostrzeżemy, czyli obrazek wydrukowany z rozdzielczością na przykład 350 pikseli na cal nie będzie wyglądał lepiej niż ten sam obrazek wydrukowany z rozdzielczością 300 pikseli na cal, natomiast na pewno będzie mniejszy w tym formacie po wydrukowaniu na papierze. Wartość 240 to jest coś pomiędzy tymi wartościami skrajnymi i właśnie takiej liczby możemy używać nawet zawsze, wówczas gdy drukujemy obrazek na urządzeniach biurkowych. Gdyby zaszła potrzeba powiększenia bądź pomniejszenia tego obrazka w takim celu, aby przy założonej przez nas rozdzielczości uzyskać większy bądź mniejszy format na wydruku, to należy uruchomić w oknie rozmiar obrazu opcję o nazwie przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu. Gdy to zrobimy, odblokowują się pola tekstowe w górnej części okna, czyli wymiary w pikselach. Oznacza to, że możemy w tym momencie wpłynąć na fizyczne wymiary tego obrazka, czyli zmienić ilość pikseli, z których jest on budowany. Możliwe jest pomniejszenie obrazu, czyli na przykład sprawienie, żeby składał się on nie z 1000 około na około 700 pikseli, ale na przykład z około 800 pikseli na szerokość i 600 pikseli na wysokość. Jeżeli teraz tę zmianę zatwierdzimy, obrazek zmniejszy się zarówno na ekranie, jak i też mniejszy uzyskamy format w druku, bo mniejsza ilość pikseli zawsze przekłada się też na mniejszy format w druku przy niezmienionej rozdzielczości. Taki manewr, czyli zmniejszenie obrazu, możemy jak najbardziej wykonać. Nie będzie to miało żadnego wpływu na pogorszenie jakości tego obrazka, poza tym oczywiście, że zmniejszy się jego format. Natomiast gdybyśmy chcieli postąpić odwrotnie, czyli powiększyć ten obraz w sensie jego fizycznych wymiarów w taki sposób, żeby wydrukował nam się w większym formacie na papierze przy ustalonej rozdzielczości, to taka operacja może się już skończyć obniżeniem jakości tego obrazu, ponieważ program w tym momencie zgaduje, jak powinna wyglądać taka powiększona wersja obrazka. Zgaduje na zasadzie wykonywania operacji nazywanej interpolowaniem, bądź też ponownym próbkowaniem. Program stara się odnaleźć pewne sekwencje występowania pikseli oraz kolorów w tym obrazku i odtwarza je w wersji powiększonej. Efektem ubocznym jest pewna
utrata ostrości, jakości tego obrazu, stąd też nie zaleca się powiększania obrazka, nawet wtedy, gdy musimy to zrobić, o wiele lepiej jest spróbować pozyskać oryginał o większym formacie. No ale oczywiście nie zawsze będzie to możliwe, więc jeżeli już musimy obrazek powiększać, to róbmy to w przedziale od około 10 do 30% powyżej wartości oryginalnej. Jeżeli powiększymy o więcej niż 30% w stosunku do wartości oryginalnej, to ten efekt pogorszenia jakości obrazu, zmniejszenia ostrości, zmniejszenia wyrazistości może już być dość mocno widoczny, mocno rzucający się w oczy i taki obrazek nie będzie się nadawał do tego, żeby zaprezentować go w większym formacie, czy to na ekranie, czy to na wydruku. Jakkolwiek by się nie zdarzyło, zawsze wtedy, kiedy używamy tej opcji przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu, powinniśmy również z listy rozwijanej wybrać algorytm odpowiedni do tego przekomponowania obrazu na nową liczbę pikseli. Jeżeli więc obrazek jest powiększany zgodnie z tymi obecnymi ustawieniami, należy wybrać opcję o nazwie dwusześcienna, wygładzanie najlepsze do powiększania. Jeżeli obrazek zmniejszamy w stosunku do wymiarów pierwotnych, należy posłużyć się opcją dwusześcienna, wyostrzanie najlepsze do redukcji. Taka jest tajemnica zarządzania wymiarami obrazu. Pamiętajmy o tym, że najlepiej jest pracować z obrazkami o wymiarach oryginalnych. Jeżeli taki obrazek nie pasuje nam do miejsca, w którym chcemy go zamieścić, to należy go wykadrować. Natomiast za każdym razem, kiedy będziemy zmuszani do zmiany wymiarów poprzez powiększenie bądź pomniejszenie obrazka, może nastąpić pogorszenie jego jakości. Dzieje się to właściwie zawsze wtedy, kiedy obrazek powiększamy, natomiast gdy obrazek pomniejszamy, taka utrata jakości nie następuje w sensie stricte, natomiast oczywiście w praktyce też ta jakość się zmniejsza, ale tylko z uwagi na to, że zmniejsza nam się format tego obrazka. Zaczyna on się składać z mniejszej liczby pikseli, natomiast nie traci nic w kontekście ostrości czy wyrazistości. Można więc powiedzieć na podsumowanie, że zmniejszać możemy bez szkody dla obrazu, natomiast przy powiększaniu należy się zastanowić, szczególnie wtedy, kiedy jest to powiększanie o więcej niż 30% w stosunku do wymiarów oryginalnych. Zakładając oczywiście, że oryginał jest dobrej jakości, bo jeżeli mówimy o obrazkach czy zdjęciach pobieranych z internetu, co oczywiście oznacza, że są to obrazy skompresowane, czyli zmniejszone do bardzo małych wielkości, w sensie wielkości pliku, no to takie obrazy już są pozbawione szczegółów, już cechują się niską jakością i powiększanie tych obrazów jedynie uwypukli wszelkie problemy techniczne, jakie są w nich obecne. Zatem zawsze dobrze się zastanawiajmy nad tym, czy wykonać taką operację. Jeżeli tak, to w jaki sposób, aby nie narażać się na tę utratę jakości. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian, czy to pod kątem dopasowania wielkości obrazka do miejsca w dokumencie, jakie ten obrazek ma zająć, czy też pod kątem spodziewanego formatu wydrukowania, oczywiście klikamy przycisk OK, aby te zmiany zatwierdzić i obrazek przyjmie te nowe ustawienia. Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w sytuacji, gdy jedynie żonglujemy rozdzielczością obrazu, definiując tym samym końcowy format wydruku na papierze oraz jakość, z jaką ten obrazek się wydrukuje, to nie ulegnie zmianie jego wielkość ekranowa. Czyli niezależnie od tego, jaką wartość w tej chwili wpiszemy w tym polu rozdzielczość, obrazek na ekranie zawsze będzie przyjmował tę samą wielkość, a zatem zmiana rozdzielczości obrazu nie ma wpływu na jego wygląd na ekranie.